14 czerwca wspominamy świętego Filipa Smaldone, prezbitera. Filip urodził się w Neapolu 27 lipca 1848 roku jako pierwszy z siedmiorga dzieci. Był to czas niepokojów polityczno-społecznych we Włoszech. Bardzo wcześnie, prawie że w dzieciństwie, Filip poznał i uczęszczał do kaplic wieczornych otwieranych przez świętego Alfonsa Marię de Liguoriego. Tam poznawał ludzką biedę, nędzę, dzieci i dorosłych wykluczonych ze społeczeństwa. Wśród nich dużą grupę stanowili głuchoniemi. Po pokonaniu wielu różnych trudności, święcenie kapłańskie Filip przyjął 23 września 1871 roku i zaczął pracować wśród ubogich. Z wielkim poświęceniem pielęgnował chorych w czasie epidemii dżumy. Sam też nią się zaraził, lecz wrócił do zdrowia cudownie uzdrowiony przez Matkę Bożą, czczoną w sanktuarium w Pompejach, do której miał wielkie nabożeństwo. Oprócz pracy w parafii opiekował się głuchoniemymi. W tym czasie doświadczał wielu trudności. Zniechęcił się, bliski był zrezygnowania z tej pracy i chciał wyjechać na misję do Chin. W tym trudnym czasie pomógł mu jego spowiednik. Potwierdził, że jego misją jest pomoc osobom niesłyszącym we Włoszech. Filip wkrótce powrócił do swojej pracy z nowym zapałem. 29 stycznia 1876 roku zamieszkał w Domu Miłosierdzia Głuchych w Neapolu, założonym przez księdza Wawrzyńca Apicella. Stopniowo stawał się ekspertem w dziedzinie pracy z człowiekiem niesłyszącym. W 1880 roku został delegowany na Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Głuchych w Mediolanie. Następnie 25 marca 1885 roku założył Instytut dla Głuchoniemych w Lecce. Współpracowały z nim siostry ze Zgromadzenia Sióstr Salezjanek Najświętszych Serc. Ze względu na ogromną potrzebę ksiądz Smaldone pomagał dzieciom niewidomym, opuszczonym i sierotom. Kierowała nim bezinteresowna miłość. Miłość była podstawą każdego jego przedsięwzięcia. Równocześnie doświadczał wielu różnych przeciwności. Dopiero pod koniec życia otrzymał pochwałę od władz cywilnych. Ksiądz Filip Smaldone zmarł 4 czerwca 1923 roku w wieku 75 lat. Jedną z przyczyn jego śmierci była cukrzyca i wynikające z niej powikłania. Papież Jan Paweł II 12 maja 1996 roku beatyfikował go, a papież Benedykt XVI kanonizował 15 października 2006 roku. Papież Polak tak opisał jego działalność. Ksiądz Filip z Lecce głęboko przeżywał miłość do Boga i do bliźniego i był jej wcieleniem. Przez całe życie okazywał nieustanną troskę o ubogich i niezwykłą energię apostolską. Ten wielki świadek miłosierdzia zrozumiał, że powinien pełnić swoją misję na południu Włoch, otaczając szczególną opieką głuchoniemych i kształcąc ich, aby mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Głęboka i mocna duchowość kapłańska, karmiona modlitwą, medytacją i pokutą, także cielesną, kazała mu pełnić posługę społeczną otwartą na nowatorskie idee zrodzone przez autentyczną miłość pasterską. Ten wielkoduszny kapłan, prawdziwa perła duchowieństwa południowych Włoch, założyciel Zgromadzenia Sióstr Salezjanek od Najświętszych Serc, zajmującego się przede wszystkim kształceniem głuchoniemych, zostaje dziś ukazany Kościołowi Powszechnemu jako godny czci, aby wszyscy wierni, idąc za jego przykładem, umieli dawać świadectwo Ewangelii miłości w naszej epoce, zwłaszcza poprzez troskę o najbardziej potrzebujących. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Filipa na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miły.